Niegdyś w zamkach panował chłód. Kamienie zdawały się wręcz go emitować. Jednym z powodów, dla których na ścianach zaczęto wieszać tkaniny dekoracyjne, była ochrona przed mrozem i utrzymanie ciepła w pomieszczeniu. Ściany zamku nie wypada jednak przyozdobić jakąkolwiek starą tkaniną. Powinna być piękna, opiewająca wielkie czyny, niech wzbudza podziw. Starożytni Grecy wieszali przepiękne gobeliny na sklepieniu niebieskim. To właśnie oni wyróżnili i nazwali wszystkie 48 konstelacji półkuli północnej. Na jednym z takich gobelinów przedstawiono historię Andromedy. Utkana z 7 gwiazdozbiorów rozmieszczonych na jesiennym niebie, zawiera ona szczegółowe obserwacje astronomiczne. Zaczyna się od gwiazdozbioru Kasiopei, nazwanej na cześć królowej najstarszego królestwa Afryki, Etiopii. Kiedy konstelacja widoczna jest na horyzoncie, wygląda jak schody prowadzące do Drogi Mlecznej. Stopnie piramid porozrzucanych po świecie zdają się być inspirowane gwiazdozbiorem Kasiopei. Jest to piękna konstelacja wskazująca na to, że królowa Kasiopeja była równie piękną kobietą. I choć rzeczywiście zachwycała urodą, jednocześnie była bardzo próżna, co doprowadziło do dramatycznych konsekwencji. Kasiopeję można dostrzec na nocnym niebie vis-a-vis Wielkiej Niedźwiedzicy. Podobnie jak ta konstelacja, Kasiopeja znajduje się w pobliżu Gwiazdy Polarnej i jest gwiazdozbiorem okołobiegunowym. W okolicach 1680 roku zaobserwowano w niej supernową Kasiopeję A, która pojawiła się tam mniej więcej 11 tysięcy lat wcześniej. Zdjęcie pozostałości po supernowej, zrobione teleskopem kosmicznym Chandra, ukazało, że w rozszerzającym się obłoku fal radiowych o silnej emisji obecne są pierwiastki siarki, wapnia, krzemu i żelaza. Mąż Kasiopei również ma swoją konstelację okołobiegunową. To niewielki i niewyraźny gwiazdozbiór Cefeusza. Miał on swoje własne królestwo, będące małżeńskim połączeniem imperiów, co na przestrzeni dziejów było zabiegiem dość powszechnym. Cefeusz był królem Etiopii oraz Fenicji. Ta druga kraina rozciągała się wzdłuż wschodniego wybrzeża Morza Śródziemnego i składała się z miast państw rządzonych przez wielu królów. Cefeusza dostrzeżecie gdzieś między Kasiopeją a Gwiazdą Polarną. Ta konstelacja jest istotna dla astronomów. To w niej Henrietta Swan-Leavitt zaobserwowała gwiazdy zmienne, które pulsują w regularnych odstępach czasu. Szybkość mrugania gwiazdy ukazuje jej prawdziwą jasność i pozwala obliczyć, jaka dzieli nas od niej odległość. Odkrycie Cefeidów, czyli gwiazd zmiennych, było przełomowe dla astronomii początku XX wieku. Cefeusz i Kasiopeja mieli córkę Andromedę, która również była niezwykle piękna. Pewnego dnia Kasiopeja przechwalała się swoją urodą, a także urodą swojej córki. Uważała, że są piękniejsze niż jakakolwiek inna kobieta zamieszkująca tę planetę. Można by wybaczyć królowej taką zarozumiałość, ale Kasiopeja poszła o krok za daleko. W zasadzie jesteśmy piękniejsze niż jakakolwiek Nereida. Nereidy w mitologii greckiej były nimfami morskimi, córkami oceanu. Znane były ze swojego piękna i życzliwości dla żeglarzy. Wszystkie 50 Nereid poczuło się urażonych taką zniewagą ze strony zwykłej śmiertelniczki. Kasiopeja musiała zostać ukarana. Przez swoją próżność przekroczyła naturalne granice, za co została nałożona niewyobrażalna kara. Zagrożone było całe królestwo Etiopii. Potwór z dna oceanu, odpowiada mu gwiazdozbiór wieloryba, zaczął niszczyć etiopskie wioski i statki rybackie. Wieloryb jest konstelacją półkuli południowej, czwartą co do wielkości ze wszystkich. Pływa w ciemnych częściach nieba zwanych oceanem, a jego głowa ledwie wystaje ponad równik niebieski. Ten fragment kosmosu zawiera wiele konstelacji o wodnej tematyce, np. gwiazdozbiór ryb, wodnika i erydanu. W konstelacji wieloryba odkryto ponad 50 egzoplanet. Nie ulega wątpliwości, że kosmiczny teleskop Jamesa Webba będzie starał się przeanalizować widma atmosfer tych planet w poszukiwaniu oznak życia. Tymczasem królowa Kasiopeja i król Cefeusz muszą zrobić coś z potworem dewastującym wybrzeża Etiopii. Korzystają z porady wyroczni, znów przekraczając granice rozumu i natury. Powiedz nam, wyrocznio, cóż możemy zrobić, aby potwór zaprzestał niszczenia naszego królestwa? To monstrum nie jest nieszczęściem naturalnym. Obrażono bogów, a to jest wasza kara. Potwora nie można powstrzymać żadnymi zwykłymi sposobami, jedynie ofiara z najszlachetniejszego człowieka uspokoi bestię. Jeden błąd skutkował kolejnym. Ostoją cnót w królestwie była rzecz jasna księżniczka Andromeda. Za rozkazem jej ojca i za zgodą, albo być może sugestią jej matki, Andromedę przykuto do skały na morzu.
Została złożona w ofierze, ponieważ jej rodzice mieli nadzieję, że dzięki temu ocalą królestwo. No cóż. Tatam, tatam, tatam! Nadjeżdża grecki bohater, aby uratować sytuację i zamienić wieloryba w kamień. To Perseusz. Ale skąd on się tam wziął? Legenda głosi, że przybył z Hebryt. Perseusz miał udać się tam w poszukiwaniu jednej z gorgon, meduzy. Geograficzny zakres tego gobelina jest niesamowity. Od Hebryt do Morza Czerwonego. Hebrydy to archipelag przeważnie kamienistych wysp wzdłuż północno-zachodnich wybrzeży Szkocji. W tamtych czasach nikt nie zapuszczał się dalej. Hebrydy były absolutnym końcem świata. Perseusz nie musiał jednak tam płynąć. Zamiast tego poleciał na sandałach ze skrzydłami. Nieźle! Meduza to jedna z najbardziej przerażających postaci wszechczasów. Jedno spojrzenie na nią było czymś tak dojmującym, że zamieniało ludzi w kamień. Perseusz znajdował się w ogromnym niebezpieczeństwie. Co zatem zrobił nasz bohater? Zamiast patrzeć bezpośrednio na meduzę, rzucił okiem na jej odbicie. Zabił ją, zmuszając ją do spojrzenia na jej własne odbicie w swojej wypolerowanej zbroi. Na naszej gwiezdnej tkaninie Perseusz trzyma odciętą głowę meduzy. Jej jedno oko otwiera się i zamyka. Arabscy astronomowie nazwali tę gwiazdę Algol, co można przetłumaczyć jako głowę demona. Jest to gwiazda podwójna. Regularnie obserwuje się zaćmienia jaśniejszego składnika przez słabszy. Ten drugi orbituje wokół mocniejszego przez 2 dni, 20 godzin i 49 minut, więc oko głowy meduzy otwiera się mniej więcej co półtora dnia. Konstelacja Perseusza znajduje się zaraz pod konstelacją Kasiopei i obserwatorzy nieba z łatwością mogą dostrzec, czy Algol jest zaćmiona, to znaczy czy oko meduzy jest otwarte, czy zamknięte. Perseusz przyleciał z Hebrydów na Pegazie, czyli na koniu ze skrzydłami. Tułów Pegaza wyznaczają 4 gwiazdy, zwane Wielkim Kwadratem. Jako że Ziemia krąży wokół Słońca, Wielki Kwadrat znajduje się w samym środku nocnego nieba jesienią. Latem jego miejsce w centrum nieba zajmuje letni trójkąt złożony z gwiazd Vega, Deneb i Altair. Wiosną pałeczkę przejmuje Lew, a zimą Orion. To są właśnie ściany zamku na niebie, a każdą z nich przyozdabia przepiękna tkanina. Konstelacja Andromedy dzieli z konstelacją Pegaza gwiazdę Alferac, która znajduje się w jednym z rogów Wielkiego Kwadratu, więc wygląda na to, że Andromeda może dosiadać Pegaza. Jej korona, w końcu była księżniczką, unosi się w pobliżu M31, czyli galaktyki Andromedy. Aby dostrzec M31, przetnijcie wzrokiem kąty Wielkiego Kwadratu od najniżej położonej gwiazdy do najwyższej i spójrzcie odrobinę dalej, aż zobaczycie galaktykę Andromedy. Obserwujcie ją kątem oka. Sposób ten określa się mianem zerkania. Kąciki naszych oczu są bardziej wyczulone na światło, więc ta technika pozwoli Wam dostrzec ogromną, spiralną galaktykę, oddaloną od nas o 2,5 miliona lat świetlnych, objawiającą się jako smuga światła 1,5 razy szersza niż Księżyc w pełni. Perseuszowi nie podoba się idea składania ludzi w ofierze, więc ratuje Andromedę, zmuszając wieloryba do spojrzenia na meduzę. I tu na naszej gwiezdnej mapie napotykamy kolejną gwiazdę zmienną – Mira Ceti, serce wieloryba, morskiego potwora. Mira, której nazwa może kojarzyć się z angielskim słowem mirror, lustro, to gwiazda podwójna. Idealnie pasuje więc do opowieści o próżności. Słabszy składnik, który orbituje wokół jaśniejszego, jest białym karłem, nie dość jasnym, aby można było dostrzec go gołym okiem. W efekcie serce wieloryba się wyłącza, ponieważ kiedy następuje zaćmienie, ono po prostu znika. Ten cykl powtarza się co 332 dni. Na naszej bajecznej kosmicznej tkaninie wyszczególniono zaledwie 2 układy podwójne widoczne gołym okiem, najbliższą galaktykę spiralną, Andromedy właśnie i bohatera, który sprzeciwia się składaniu ludzi w ofierze i używa odbicia w lustrze do walki z potworami. Wow, powiesiłbym coś takiego w swoim zamku!